Dotychczas udało nam się poznać dosyć dużo elementów, które wspierają projektowanie układu i wyświetlanie ich wszystkich naraz często powoduje pewien dyskomfort i zaburza czytelność podczas projektowania, a to oznacza, iż InDesign zapewne będzie śpieszył nam z pomocą i tak właśnie jest i pozwala nam wyłączać pewne elementy z podglądu. W tym celu zwracamy uwagę na osobną ikonę, którą znajdziemy obok wartości procentowych przybliżania i oddalania się do naszej strony. Po rozwinięciu tej ikony uzyskujemy dostęp do kilku pozycji. I tak, możemy przykładowo wyłączać podgląd krawędzi ramek, czyli przykładowo ramek tekstowych, ramek z obrazkami itd. Następnie miarki, to już znamy, czyli Ctrl-R, linie pomocnicze. I warto zwrócić uwagę, iż tym samym zostały również ukryte linie, które są odpowiedzialne za wykreślanie łamów. Inteligentne linie pomocnicze, czyli Ctrl-U. Siatka linii bazowych, o której to siatce jeszcze nie mówiliśmy. Jednakże po przybliżeniu się do mojej pracy możemy zauważyć, iż nagle pojawiają się linie, które wykreślają bazy dla pisma. I je też możemy ukrywać. Oraz możemy ukrywać znaki ukryte. Czyli przykładowo znaki, które symbolizują, a właściwie oznaczają zakończenie paragrafu, odstępy pomiędzy słowami czy też znakami pod postacią tych kropek. Tak więc te elementy możemy również ukrywać tymczasowo. Oprócz tego po prawej stronie znajdziemy jeszcze ikonę, która pozwala nam przełączać się pomiędzy trybami podglądu, czyli tryb zwykły. Jest to tryb domyślny, w którym widzimy zawartość oraz różne elementy graficzne, które wspierają projektowanie publikacji. Następny tryb to podgląd. I w tym przypadku uzyskujemy dostęp tylko do zawartości i właściwie pomiędzy tymi trybami możemy przełączać się skrótem W. Pomiędzy tymi dwoma trybami. Dobrze. Następny tryb to spad i w tym przypadku nie dysponuję spadem, tak więc przejdę do tej publikacji. Skorzystam z trybu zwykłego. OK. Tutaj widnieje spad, tak więc jeśli wybiorę spad, to właściwie uzyskuję to samo co w przypadku podglądu, aczkolwiek również mam wgląd w spad. Dobrze. I następny podgląd pozwala nam również uwzględnić informacje o pracy. Ja w tym przypadku takiej informacji nie mam, tak więc jeśli przykładowo byśmy zdefiniowali informacje o pracy po prawej stronie czy też po lewej, to takie informacje byłyby uwzględnione w podglądzie. Dobrze? I prezentacja. I klikamy, aby przechodzić pomiędzy stronami lub korzystamy ze strzałek do góry, na dół, w prawo, w lewo i Escape. I właściwie te same pozycje możemy znaleźć w skrzynce narzędziowej, tak więc przechodzimy do ostatniej ikonki, klikamy, rozwijamy i możemy się przełączać pomiędzy tymi samymi trybami. Dobrze, i ostatnia ikonka w górnej części interfejsu pozwala nam tworzyć układ różnych dokumentów w ramach interfejsu InDesigna. Ja w tym przypadku dysponuję dwoma otwartymi dokumentami, tak więc wiele nie zdziałam, mogę je układać przykładowo horyzontalnie, wertykalnie i możemy wybierać również inne układy. Tak więc ta lekcja nie była zbyt rozległa i właściwie to wszystko, co chciałem pokazać i zapraszam już do kolejnych.